Dzisiaj wieczorem nagrywamy materiał i to miejsca pełne demolki, tak? Tutaj targowisko miejskie dzisiaj posłuży jako arena dla, nie wiem jak to nazwać, dla demolki motoryzacyjnej, tak? Widziałem też pana w moim wieku, czyli może być grubo, możliwe, że go poświęcą nawet na arenie dla imprezy. Także za chwilę będziemy relacjonowali. Drodzy Państwo, specjalnie dla Was jeden z wariatów. Czym będziesz dzisiaj jeździć? No nie będę jeździł kładem i będę linczowany. Powiedz co, będziesz? Linczowany. Będę po prostu ciągnięty za Peugeotem na linie i będę cię jeżdżał przez ogień. Zostujesz. Naprawdę. To grubo, co? Będzie grubo. Kiedyś pamiętam, na sankę się ciągaliśmy za autem, też było grubo. A teraz po prostu będę położony z tyłu za samochodem, będę się trzymał linami i będę ciągnięty. I to robisz pierwszy raz? Nie, teraz to już będzie... Nie wiem, 20 raz? 20. Czyli to przeżywalność jest dosyć wysoka, nie? Jestem najmłodszym kaskaderem, mam 20 lat, no w tym roku 21, ale byłem, nie wiem, może też miesiąc czasu jestem z półtora. A ty gdzie wcześniej? Wcześniej, no pracowałem tylko na budowlance. Tak... Drodzy Państwo, grubo, specjalnie dla Was, budowlaniec, kaskader, ale to w żyłach płynie krew, nie? No, buduje, adrenalina. A starszy kolega co dzisiaj rozwali? No zobaczymy ile będzie ludzi, bo ogólnie dachowanie samochodem, nie? Dachowanie samochodem? Tak, tak. Drodzy Państwo, kolega będzie dachował. Ten będzie wleczony, ten będzie dachował. No i jeszcze będzie bariera ogniowa, nie? Będę wjeżdżał na masę samochodu i bariera ogniowa. Co w tym najbardziej jest takiego, czy trzeba się przyłożyć, na co uważasz? Najbardziej trzeba uważać na osoby, które zabierają samochód, znaczy jest jeden samochodem, nie? I nie wlecie pod koła, nie? Bo to jest najbardziej... I na publiczność najbardziej uważacie. Wiecie, a was jakie sprowadziło? W to co sprowadziło? Sztuka jazdy! Z tego co słyszeliśmy, to raczej to będzie wlecenie za pojazdem. Dlaczego wlecenie? No bo to jeden z tych najmłodszych będzie wleczony za samochodem. Tak, tak. I ten starszy będzie przez obie przejeżdżał. No nie, no to jest szatki. Także będzie grubo, co? Ale chcemy zobaczyć, jak prawdziwi kierowcy jeżdżą. Nie? Prawdziwi ludzie do mordy. Dziko się zaczyna. Te stare auta specjalnie, żeby chyba je poświęcić. Na arenie. Proszę zwrócić uwagę, jak mało miejsca jest tutaj na tym terenie pokazu. Nie wiem, czy Państwo widzicie, nie widzicie, ale pewnie też nie słyszycie. Ja słyszę, jak auta zakręcają, że mają poblokowane szpery. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy, to po prostu nie działają mechanizmy różnicowe. Dwa koła, które napędzają samochód, znaczy w loko, są spięte. To umożliwia jazdę na dwóch kołach. Teraz przedstawiają się zawodnicy, tak nazwijmy, gladiatorzy. Gladiatorzy się przedstawiają, witają się z publicznością. Mnie najlepiej, drodzy Państwo, pasuje ten najstarszy zawodnik, znaczy najstarszy, ten w moim wieku. Robi robotę, mam nadzieję. Właśnie jedzie, podjeżdża. Chyba co, będzie na dwóch kołach. Jest, pomalutku. Poszedł na dwa. I teraz widzicie Państwo, dwa koła kręcą się. Zwróćcie Państwo uwagę, co za precyzja. Tak jakby wyssali to z mlekiem matki.
Najmłodszego zawsze wyślą na samochód. Młodzi mało kiedy się boją czegokolwiek. Właśnie. O Jezuniu. I się utrzymał. I z powrotem, proszę Państwa. Przypominają mi się rajdy po dyskoteku w miejscu byłego urzędu skarbowego w Suwałkach. Za domem handlowym Arkadia. Może ktoś z Państwa to widział kiedyś. 30 lat temu. I to ten w moim wieku. Ten rajdowiec jest w moim wieku. O, teraz to chyba się kierowca nam zbiesił. I już nie padnie. Wygląda to tak, jakby tam nic się nie działo. Taka po prostu przejażdżka. Taka przejażdżka między ludźmi na dwóch kołach na parkingu. Aż przykro, że człowiek się zestarzył. Zobaczcie, jaki manewr. Czasem się zastanawiam, jak mi sobie radzę ze smarowaniem silnika. Drodzy Państwo, patrzcie, no, bym nie uwierzył. Oj, zobaczcie, Państwo, leży, no, leży. Dał się namówić. O matko. To się rzadko zdarza, żeby zobaczyć. Na pewno nie jest takie głośne, ale też trzeba wykazać się niezłą sztuką jazdy, żeby coś takiego zrobić. Maciek, pomachaj głową. Robiłeś wcześniej coś takiego? Relacjonowałeś? Nie robił Maciek czegoś wcześniej. Każdy czeka, co się wydarzy. Na koncertach tu wszyscy krzyczą, klaszczą, ręce unoszą, a tu każdy przygląda się, co się odwali. To żółte auto chyba mówi do nas, drodzy Państwo. Coś wzięte z filmu Transformers, tu kolega podpowiada, bo ja nie zajarzyłem, bo czym innym byłem zajęty, ale coś tam się chyba wydarzy. Spadnie z lawety? Nie, uniesie się na lawecie. No ktoś poświęcił, kurde, na to sporo energii i fajnie to wygląda. Cała oprawa musi być ładnie zgrana i dograna, żeby ludzie chcieli przychodzić. Jak masz na imię Polsce? Gabrysia. Gabrysia, a ty masz jak na imię? Filip. Filip, a ty? A ja Przemek. Przemek. I jak wam się podoba? No, jest bardzo fajnie, ale tak głośno, że... A co najlepiej wam się podoba? Najlepiej to chyba jak te driftują i tak z okna wychodzą. Tak z okna, a ty jak masz na imię? Jechał. Tak? To, słuchajcie, to macie tutaj co obejrzeć. I co, będziecie jeździć tak kiedyś? Tak, no ja może. Taty samochodem? Ja też mogę. Taty samochodem? Ja na pewno będę. Najlepiej tatę samochodem. Na motorze. No to co, powodzenia, nie? Albo na takim kładzie. Na takim kładzie. Ja też nie. Ja wolałbym na tym, na przykład na takim monster trucku albo na motorze. Patrz, wszędzie benzyna. O Jezu. Aż powiało gorącym. I teraz nie żartuję, autentycznie. Widzieliście Państwo?
ale mu się... Ale każdy wie, gdzie pójść. On wie, gdzie biec. To są na miarę czasów gladiatorzy. Muszą chyba mieć synchronizację. Każdy wie, w którą stronę ma jechać. Tu się łatwo pogubić. Śmiem twierdzić, że to taniec synchroniczny. Skup odejmu i hałasu. No ale taniec. No i wielkie brawo. Wielkie brawa. Jest show. Jazda na styk. Tego powinni uczyć w Wordzie. Ale co by nie powiedzieć, to trzeba przyznać, że panowie pełna profeska. Wiedzą, co robią. Co wy na te kolozy? No jak? To jest mieszanka palna. No i ten No i co wy na to, drodzy państwo? Gdzie on jest? Jest! Mateńko! I jeszcze się pali! Tam ogień nie przeszkadza. No. Nie, jest przeszkolony. Jak na spokojnie to robi bez większego hałasu. Ale jak to skręca, to ja nie wiem. Powie pani, skąd pani jest? Pomorskie. Pomorskie? Bo cały zespół taki liczny, co z Bielenina Europy? No. Prośba, pozdrawi pani naszych mieszkańców naszego miasta. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy serdecznie. No i proszę państwa, z zagrody wyprowadzono bestie. Trzy bestie. A czemu z zagrody? Bo tam się rozsunął parawan i stamtąd właśnie wyłoniły się te potwory. Myślę, że 100 hektarów by zorało w 15 minut. Jeszcze posadziły ziemniaki w miejscu zaorania. No nie da się tu nudzić. Cały czas coś się dzieje. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Chociaż tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż ja nieczęsto na takich imprezach goszczę, ale i nieczęsto takie imprezy odbywają się, żeby się często odbywały, na pewno bym tam był. Drodzy państwo, pokaz dobiegł końca. Teraz mała gratka i przyjemność dla widzów. Taka wisienka na torcie, można się przejechać. I wszystko dobiegło już końca. Mi się osobiście bardzo podobało, dawno nie byłem na takim pokazie. Myślę, że, co by nie mówić, dużo fajnie się przeżywa takie emocje, będąc w samym środku tych emocji. Ale myślę, że ten materiał, który dla państwa przygotowaliśmy, chociaż w małym stopniu odzwierciedli to, co tutaj się wyprawiało, bo tak trzeba to nazwać, tu się wyprawiało. Ja to, Maciek trochę się burzy, ale nazywam na nich gladiatorzy. Tacy nowoczesni gladiatorzy. Bo teraz jeszcze maszyny można męczyć, zwierząt już nie. Więc zamęczyli te maszyny na nieprzytomność. Także do zobaczenia.